Jeśli pragniesz wejść w wyższe wymiary duchowe, gdzie będziesz mógł poczuć swoją moc odtworzenia siebie, pamiętaj proszę, aby przed rozpoczęciem tej medytacji wyciszyć się, oczyścić i otworzyć serce i umysł na moje prowadzenie. Bo to, co na górze, to i na dole. To, co stworzysz w domu niebieskim, ziści się na ziemi. Wymaga to jedynie od ciebie uważności na siebie samego. Uważności na znaki, które poprowadzą cię do prawdziwego ja. Jeśli odważysz się na tę przemianę, a czyny twoje będą tego wyrazem. Dlatego też w naszych medytacjach pozostawiamy przestrzeń na twoje indywidualne odczucia i twój wewnętrzny dialog z podświadomością, która poprzez symbole może tobie wskazać dalszy kierunek na drodze twojego rozwoju. W medytacji zawarte są tylko wskazówki, ogólny obraz medytacji i przestrzeni. Natomiast najważniejsze jest to, co się tobie pokaże. Dlatego też warto po medytacji zastanowić się chwilę nad tym, co się ukazało, co poczułeś. Więc jeśli możesz, nie zrywaj się po niej do codziennych obowiązków, tylko zostań jeszcze chwilę w tej przestrzeni, aby energia przemian zapisała się w tobie, w pełni twojej świadomości, na tu i teraz. Odczucie świadomości jest równe ze spokojem ducha oraz pewnością w możliwościach przekształceń. Do tej medytacji możesz usiąść lub się położyć. Weź kilka głębokich oddechów. Głęboki wdech przez nos i mocny, głośny wydech przez usta. Oddychaj równo i swobodnie. Medytując w różnych wymiarach, odkrywasz tajemnice energetycznych i duchowych przestrzeni i możliwości, które za sobą niosą. Gdy wchodzisz w świat astralny, świat duchowy daje tobie narzędzia,
które mogą pomóc w odkrywaniu własnych, pierwotnych kodów, swoich możliwości, swoją moc, swoją najlepszą wersję, stworzoną przez Najwyższego. Na Twoją moc sprawczą składają się doświadczenia nie tylko z obecnego wcielenia, ale również z wszelkich poprzednich zejść, które przeżyłeś, aby odkrywać swoją samoświadomość poprzez doświadczanie życia. Integracja zdobytej świadomości z wszystkich wcieleń pomoże Tobie zrozumieć podświadome myśli, odczucia, emocje, a nawet działania, których wyjaśnić wcześniej nie potrafiłeś. Twój dotychczasowy, cichy szept intuicji stanie się głośnym śpiewem anioła, prowadzącym Ciebie w świetle przez wszelkie próby życia. W swej bezkresnej mocy wyobraźni przenieś się, proszę, w pustynny krajobraz. Otaczają Ciebie tylko pomarańczowy piasek, kamienie i wznoszące się kamienne ściany kanionu. Pustka, głucha cisza, wyjałowiona ziemia, czesana ciepłymi powiewami wiatru. Poczuj energię tego miejsca w sobie. To miejsce może być symbolem Twojej wewnętrznej, dotychczasowej niemocy, bezsilności w zmianach Twojego jestestwa, Twojej samotności w procesach transformacji. Może być symbolem utraconej energii w wyniku błędnie podejmowanych decyzji z powodu obaw, podporządkowania, wątpliwości czy lęku przed zmianą. Ale ważne jest, abyś miał świadomość, że nawet w takim miejscu nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz, ponieważ nosisz w sobie cząstki niebiańskich kodów, nosisz w sobie cichy szept duszy, przez którą możesz połączyć się z czymś, z kimś znacznie potężniejszym. I ten cichy szept pcha właśnie Ciebie teraz, abyś szedł dalej, przed siebie, w otwartości i zaufaniu. Otwierasz się na znaki, ciszy umysłu.
idziesz przez siebie, wzdłuż kamiennych, ciepłych ścian głębokiego kanionu, na końcu którego maluje się przed tobą olbrzymie wejście, które wydaje się prowadzić w głąb skał. Wydaje się, ponieważ gdy nieśmiało zajrzysz przez rozpadlinę w ścianie, zobaczysz, że przejście to prowadzi do zupełnie innego wymiaru. Świata pięknej, głęboko zielonej roślinności, do świata wysokich drzew i słodko pachnących kwiatów, a przez olbrzymią wyrwę w suficie skalnym wlewają się ciepłe promienie słońca, tańczące w kroplach rosy, unoszących się wkoło nawet w powietrzu, tworząc tęczowe bańki. Miejsce to jest niezwykle przyjazne i ciepłe. Wejdź, gdy będziesz gotowy. Pozwól się otulić tej energii niczym przyjacielowi, którego nie widziałeś od lat, a który na ciebie tutaj czekał z utęsknieniem. Tęczowa energia wydaje się otaczać wszystko, tworząc do niczego nieporównywalny świat bycia wszystkiego w przepełnieniu. Poczuj tę energię w sobie, poddychaj nią, pozwól się wypełnić po brzegi. Zwróć uwagę na swoje odczucia. Twój niezawodny wewnętrzny głos ponownie prowadzi ciebie wśród wielkich zielonych liści do miejsca, gdzie znajduje się niewielkie źródełko wypływające z ziemi. Woda w nim wydaje się być wyjątkowo gęsta, a jej powierzchnia mieni się kolorami tęczy. To, co najważniejsze, to abyś poczuł tę chwilę w sobie, poczuł swoją gotowość, pewność decyzji i chęci poznania w pełni swej mocy. Mocy, której do tej pory mogłeś nie rozpoznawać, nie czuć. Mocy niesprawdzonej w działaniach, mocy, którą mogłeś częściowo utracić w karuzeli błędów, podczas wędrowania przez pustkowie bez odważnych decyzji i konkretnego kierunku. Błędne decyzje poprzednich wcieleń to utracona moc właśnie. To osłabienie pola energetycznego. Świadomość, kim się było oraz jakie czyny popełniło, będąc w przeszłych wcieleniach, daje przede wszystkim moc uwolnienia z nieuświadomionego,
daje moc zrozumienia i akceptacji, moc wybaczenia i ukochania, a to jest początkiem zmian wszystkiego w Tobie i na zewnątrz Ciebie, w Twojej codzienności życia. Jeśli pragniesz odzyskać to, co utracone, jeśli pragniesz dowiedzieć się, kim byłeś i odmienić swój los w tym wcieleniu, poczuj tę gotowość w sobie. Wyraź ją w intencji, w energii pewności w sobie. I zaczerpnij wodę ze źródła życia i pozwól, aby życiodajna woda i pamięć w niej zakodowana rozeszła się po całym Twoim ciele z każdym łykiem. I połączyła ze wszystkimi komórkami. Twoja dusza, tak jak Ty, potrzebuje doświadczać i wychodzić poza ograniczenia umysłu, programowych schematów świata iluzji i uzależnienia w Matrixie. Z każdym łykiem wody ze źródła życia rozpoczyna się proces odnowy Twojej mocy. Otwiera się Twoja wewnętrzna brama procesu odzyskiwania utraconych cząstek energii, braku akceptacji siebie wolnego. Rozpoczyna się proces wzmacniania i wzrostu Ciebie prawdziwego, w pełni swej potęgi. Zwróć proszę uwagę na swoje odczucia i na to, co się teraz pokaże. Ta chwila jest bramą dla Twoich nowych możliwości. Ta chwila otwiera Tobie drzwi do nowego, lepszego świata. Twój otwarty umysł i serce oraz Twoja akceptacja pozwolą Tobie w pełni doświadczać codziennych sytuacji. Twoja odzyskana moc może zamanifestować się w spotkaniach dusz, z którymi przyszło Ci doświadczać życia w poprzednich wcieleniach. Twoja odzyskana moc może zamanifestować się w Twojej wewnętrznej lekkości, pewności, odczuciu bycia w całości i jedności. Twoja odzyskana moc może zamanifestować się w wyraźnym słyszeniu podszeptów intuicji oraz w odzyskanych darach i umiejętnościach.
których istnienie w sobie tylko odczuwałeś poprzez nieśmiałe próby odzyskania siebie. Z poszerzoną świadomością odzyskanej mocy wyjdź proszę z tej zielonej przestrzeni przepełnionej obfitością na pustynną, wyjałowioną ziemię. Rozłóż szeroko ręce i poczuj w nich pełnię swojej odzyskanej mocy. Poczuj ciepło w dłoniach i zgodnie z Twoją wolą niech to, co dotąd było naznaczone głuchą pustką, zazieleni się obfitością. Niech to, co dotąd stanowiło pustą wyrwę w całości, stanie się oazą kolorów, dźwięków i smaków. Ujrzyj oczami wyobraźni i poczuj, jak nowa energia kreacji wypływa z Twoich dłoni i zasila pustynną przestrzeń, tworząc w niej zieloną oazę, przepełnioną darami natury. Poczuj w sobie siłę zmian, które właśnie dokonały się w Tobie i w Tobie mają początek. Poczuj ich zdolność poszerzania Twojego pola kreacji. Stajesz się gejzerem zmian. Fontanną obfitości kreatywności i manifestacji. Poczuj w sobie odwagę wyjścia poza wszelkie ograniczenia codziennego życia i radość śmiałości transformacji siebie w prawdzie. Poczuj symbolikę tej chwili. Zakoduj ją w sobie i z wdzięcznością w sercu dla siebie i swojej pracy zapisz w pamięci komórek tak, abyś swobodnie mógł korzystać z darów kreacji w życiu codziennym. Tak, abyś swobodnie mógł korzystać z pełni doświadczeń wszystkich wcieleń, z pełni swej odzyskanej mocy w swojej rzeczywistości w tym wcieleniu. Pobądź w tej chwili, w tej nowej przestrzeni. Zostań tutaj, nie spiesz się, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz, aby energia zmian zapisała się w Tobie.
a my dziękujemy Tobie, że jesteś.